pierwszym odcinku. Dzisiaj przychodzę do Was z takim w sumie luźnym filmem. Miał to być trochę inny film, ale wyszło trochę inaczej. Więc będzie to taki mini vlog, gdzie próbuję ogarnąć moje życie. Więc tak, już się ogarnęłam, tak jak widzieliście, zrobiłam sobie makijaż. I zaraz będę się zbierała, bo idę do Mai. Przyszły mi dwie paczki, jedna przyszła do Mai, a drugą, bo drugą muszę iść, ale przyszła do innego paczkomatu, bo w tamtym, co zamówiłam, nie było miejsca i... Ale pójdziemy po nią. Zrobiłam też zakupy w tamtym tygodniu, więc na pewno Wam też pokażę, co kupiłam i w ogóle. Więc myślę, że możemy się już zbierać. Pokażę Wam jedną rzecz, która mi ostatnio przyszła. Ja robiłam z tej paczki akurat haul na TikTok, więc bardzo Was zapraszam, na Instagrama też. Jest to taki weekly planner. Prześwietlam. Ten tydzień, co teraz mamy, on był tak zakręcony, bo było dwa dni szkoły, Halloween, później byłam na urodzinach, wczoraj musiałam odsypiać to wszystko i jakby zrobiłam tutaj ten pierwszy tydzień, ale to mi za bardzo nie wyszło, więc na pewno sobie zaplanujemy na pernik. Więc myślę, że sobie zaplanujemy następny tydzień. Mam nadzieję, że nam się to uda. Ja teraz idę się ogarnąć, jakby psikać perfumami, założyć bluzę i wszystko i wychodzimy do Mai. Teraz zrobię Wam haul, bo tak jak Wam mówiłam, ostatnio kupiłam kilka rzeczy i teraz Wam zrobię haul, bo chcę Wam pokazać te rzeczy. Więc zacznijmy od kosmetyków. Pierwszą rzeczą jest taki tint z Maybelline. Jest on bardzo fajny, ja już go używam przez jakiś czas, nie wiem ile go mam. Nie pamiętam. Już może z jakiś tydzień będzie, ale jest naprawdę bardzo fajny. Teraz z tego co widziałam jest na promocji w Rossmanie za 40 zł. Ja go kupiłam za 38 w Hebe, więc naprawdę bardzo fajnie, bo tak to kosztuje 70 zł, więc jak na razie tego co używam, to naprawdę bardzo Wam go polecam. Utrzymuje się bardzo długo cały dzień, więc jest naprawdę super. Skończył mi się mój korektor, więc kupiłam znowu ten sam. Zastanawiałam się, czy kupić nowy, jakiś inny, ale stwierdziłam, że kupuję ten jak zawsze. Zastanawiałam się, czy kupić to, bo ja już mam mój ulubiony rozświetlacz. Ale stwierdziłam, że dobra, kupuję ten. I ja po prostu jestem zakochana i on jest cudowny. Mam taki też super aplikator. Z kosmetyków do makijażu to jest ostatni. I mam taki bronzer, są z Shiglam. Tutaj on wydaje się bardzo ciepły. Dzisiaj akurat go nie nakładałam, ale na twarzy nie jest taki bardzo ciepły, bo ja jak go otworzyłam, to tak mówię, o nie, bo ja nie lubię ciepłych bronzerów. Ale naprawdę wygląda bardzo fajnie. Ma też bardzo ładne opakowanie, jest super. Ja mam kolor Golden Sun. Teraz z takich pielęgnacyjnych kosmetyków, to kupiłam serum z The Ordinary z niacynamidem. Jak mogliście widzieć w moich innych filmach, ja mam z serum hialuronowym i tak ostatnio sobie pomyślałam, że naprawdę bardzo lubię to serum z kwasem hialuronowym. Naprawdę, naprawdę je bardzo lubię i kupiłam sobie właśnie to z niacynamidem. Nie jestem w stanie nic powiedzieć, bo no, niacynamid trzeba powoli wprowadzać do pielęgnacji, ale użyłam go już chyba z dwa razy, tak mi się wydaje. I naprawdę jest fajny, jak na razie. No, nie mogę za bardzo Wam za dużo powiedzieć, ale na pewno, jak już położyłam więcej, to Wam powiem. I rzeczą, którą wczoraj odebrałam, jest taki żel z CeraVe. On jest wygładzający. Taki. Ja przez urodziny Gabrieli miałam trochę katar. I wiecie, mam tutaj podrażnione. I to, ten żel, jak mi myje twarz, to trochę mi właśnie tutaj piecze. Mam wrażenie, że trochę mi piecze twarz, ale miejmy nadzieję, że to tylko przez ten nos, że on nie będzie mi piekł, bo naprawdę mam nadzieję, że będzie fajny, bo dużo osób go poleca, więc mam nadzieję, że będzie fajny. Kolejnymi rzeczami są takie dwie opaski. Jedna jest czarna, druga różowa. Różowy w kamerze nie jest taki jak na żywo, ale ta czarna jest bardzo fajna. Już ją miałam raz. Bardzo fajna. I rzecz, którą już Wam pokazywałam, jest to ten notes i dziś na pewno wieczorkiem sobie zaplanujemy w nim następny tydzień. Zamówiłam jeszcze szczotkę i pędzel.
kupiłam jeszcze buty, ale buty to już Wam pokażę, jak będę szła. Zapomniałam Wam pokazać jednej z najważniejszych rzeczy. Jest nią mój nowy plecak. Moja mama stwierdziła, że musi mi kupić mój nowy plecak, bo tamten stary to była jakaś masakra. Jest to taki z Converse'a. I pewnie pokażę go bardziej na TikToku, ale chciałam Wam tylko tak pokazać. A teraz naspałam sobie wymrużone malinki i będę trochę się uczyła. I potem idę do Maci. I taki jest plan na dzisiaj. Finalnie wyszło, że nie poszłam do Mai i w sumie robiłam notatki z włosu, bo mam sprawdzian i czytałam smak gorzkiej czekolady. Na razie przeczytałam tyle, ale no chyba jestem zakochana w tej książce, naprawdę bardzo mi się podoba i myślę, że dziś będę sobie ją czytała. Teraz pójdę wziąć prysznic, zrobimy sobie everything shower, tak myślę. Myję sobie włosy, nałożę sobie chyba maskę, tak myślę, może też zrobię maseczkę na twarz. I tak sobie spędzimy fajnie wieczór, zaplanujemy ten tydzień. I tak. Ja już się umyłam, już wszystko zrobiłam, zaplanowałam następny tydzień, więc myślę, że to jest już idealna pora, by zakończyć tego vloga. Nie pokazałam Wam za dużo, ale mam nadzieję, że spodobał Wam się taki filmik. Zapraszam Was do obejrzenia moich innych filmików, do subskrypcji i się z Wami żegnam. Pa!